Zdrowia, szczególnie dla wszystkich konserwatystów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Bandytyzm polityczny czerwonych świń, czyli Baracka Obamy, jego sitwy jest po prostu nie do wyobrażenia. Prokurator generalny Barr nie będzie ścigał, ale jednak Obama i Biden rozpierniczyli amerykańskie prawo. Kiedy prezydent Clinton opuszczał Waszyngton, opuszczał Biały Dom w 2001 roku, zanim przyjechał tam George W. Bush, no to w zasadzie rozpierniczyli Biały Dom, no i następny budynek, gdzie tam cała ta grupa jego ludzi pracowała. Ale kiedy Barack Obama zostawił w 2017 roku Biały Dom, zanim przyjechał wybrany Donald Trump, no to on rozwalił praktycznie wszystko. Rozwalił również prawa, prawo. No, nie, ludzie Obamy nie rozwalali komputerów, nie poprzycinali linii telefonicznych, nie porozwalali biurek, krzeseł w Białym Domu i w tym dodatkowo w drugim budynku, ale jednak no nie zrobili tego jak Obama, ale co oni zrobili, cały ten zniszczenie Obamy, no to jest dużo bardziej poważniejsze, no i ma dużo większe konsekwencje, no i zostanie w pamięci na dużo dłużej. Nie ma żadnego ministerstwa, nie ma żadnej agencji amerykańskiej od IRS, czyli to jest Urząd Podatkowy, do EPA, czyli to jest Ministerstwo Ochrony Środowiska, gdzie Obama by spolityzował. No, upolitycznił, której Obama by nie upolitycznił. Tak samo FBI i CIA. FBI to jest Federal Bureau of Investigation and CIA to jest Central Intelligence Agency, czyli jedno FBI, no to dotyczy Ameryki wewnętrznie, to jest powiedzmy taka policja, nadpolicja nad wszystkimi na poziomie federalnym, ale krajowa, a CIA, no to jest agencja wywiadowcza działająca poza Ameryką, także to są dwie różne agencje. No i one konspirowały przeciwko, szpiegowały Trumpa, konspirowały przeciwko przed tym, zanim Trump został wybrany przez 60 milionów, no i po tym, jak już został wybrany, to był po prostu wstyd. To był wstyd, to były nędzne jakieś takie zachowanie, to było hańbiące. To było hańbiące dla ludzi, którzy to robili. Nawet prezydent Nixon nie zrobili mu czegoś takiej podłości. Czy Lyndonowi Johnsonowi też, który był cały czas oblężony, ale nigdy się nie ugiął przeciwko lewactwu. No i te całe te liberalne media, te środki przekazu, które powinny przekazywać i pokazywać, co się dzieje, pokazywać prawdę, no to nie tylko pozwoliły czerwonemu Obamie robić to nieustannie, no ale dodawały mu otuchy, lewactwo po prostu jest po szyję w tym gównie lewackim zanurzone i już nie ma dziennikarzy, nie ma prawdziwych dziennikarzy, wszyscy się skundlili, całe to lewactwo się skundliło. No i Obama zna te wszystkie ich numery, zna te wszystkie ich winy i przewinienia. No można by powiedzieć, pierwsza przemowa w Białym Domu, kiedy Obama miał taki obiad dla korespondentów w 2009 roku, zaraz po tym, jak został wybrany, no i tak jak popatrzył się na całe te morze wszystkich tych dziennikarzy, to powiedział tak: większość z was opisywała mnie,
No i tak się trochę się zatrzymał, no i później powiedział, ale wszyscy głosowaliście na mnie. No i to jest podsumowanie, to jest w zasadzie podsumowanie tego wszystkiego. Na początku, no to ci wszyscy dziennikarze, no to tak troszeczkę się głupkowato uśmiechali, chichotali, nie wiedzieli, co powiedzieć, no a później wstali, zaczęli klaskać, no i to pokazuje, no, że to była prawda, po prostu lewackie media, które powinny pokrywać, czy opisywać dla całej Ameryki, dla tych 60 milionów, które wybrały Trumpa, konserwatywne, Bóg, honor, ojczyzna, no po prostu nie ma. Lewactwo opanowało gazety, lewactwo opanowało politykę, lewactwo opanowało koledże, szkoły, no lewactwo wszystko opanowało, bo cały ten kapitalizm, cały wolny rynek, to co od 300 lat ludzie przyjeżdżali do Ameryki, no to po prostu w Ameryce socjalizm zaczyna się robić, no bez rewolucji leninowskiej, stalinowskiej i tak dalej, no ale od środka marsz przez instytucje zaowocował. Obama miał ich wszystkich we własnej kieszeni, to on wiedział doskonale o tym, no i oni wiedzieli doskonale o tym, tyle tylko, że obywatele o tym nie wiedzieli, no zastanawiali się, drapali się po głowie, o co chodzi, no ale to nie Niestety tak było. W oczach wszystkich tych dziennikarzyn, tych z komunistów, wrednych lewaków, Obama nic nie mógł zrobić złego. A jeżeli coś zrobił, no to wszystkie te historie były albo ignorowane, albo w zasadzie wytłumaczone w jakiś sposób, w ten czy tamten, no ale albo w ogóle nie wspominane. Po prostu sitwa lewactwa, dziennikarstwa nosiła go na ramionach i klaskała. I to, że nikt nikogo tam nie ścigał za Clintona, nie ścigał za te powiedzmy 20 tysięcy, no ale to teraz trudno powiedzieć na temat całej tej koterii, na temat całych tych fabrykowania, podsłuchiwania i wszystkich tych bandyckich metod, które Obama robił. Obama po prostu, no on na poziomie Sowietów robił. On po prostu robił to na poziomie bandyckim. No nie wysyłał mordować, nie ukatrupiał gdzieś tam ludzi, chociaż też naokoło zginęło. Zginęło bardzo ludzi, dużo naokoło. No i wszyscy ci ludzie, którzy tam z tym akta, rosyjskie akta Trumpa, to się wszystko zaczęło od tego, że ktoś gdzieś tam powiedział za $500, że na Trumpa strzały jakieś prostytutki w moskiewskim hotelu. No to jest totalny kretynizm, bo większość Amerykanów na jakimś takim poziomie politycznym czy biznesowym to wie, że prowokacje w Moskwie są i Trump nigdy by nie zrobił czegoś takiego. Nikt na jakimś poziomie by do czegoś takiego nie doprowadził. No Obama podsłuchiwał, szpiegował i tak dalej, między innymi też generała Michaela Flynna. No i to się zadziało później na to, to było całe to śledztwo Millera, bazowane na niczym, w zasadzie bazowane na jednym wielkim oszustwie. No i speaker Nancy Pelosi, czyli ta przewodnicząca partii socjalistów, demokratów, ona przez 2 lata pchała ten impeachment, czyli próbę usunięcia prezydenta. Także to wszystko było zbudowane na jednym wielkim oszustwie. Dziesiątki milionów zostało wydane, dziesiątki tysięcy ludzi pracowały na tym, no i na nic. Główny prokurator Ameryki, Bill Barr, w zeszłym tygodniu w zasadzie to coś powiedział, co wysłało taką falę
no, szokowało wszystkich naokoło Obamy i Bidena, no bo co on powiedział? On powiedział, że Obama albo ani Obama, ani Joe Biden nie będą sprawdzani pod względem przestępstw kryminalnych przez jednego z prokuratorów. Nie będą ścigani za te oszukane akta rosyjskie. I powiedział, że jakkolwiek by nie byli zaangażowani, to ja wiem to, że nie ma się co spodziewać, że prokurator, który sprawdza całą tą sprawę, będzie prowadził do śledztwa kryminalnego przeciwko Obamie i Bin Ladenowi, ale będą śledztwa przeciwko innym. No i teraz kwestia jest, kim są ci inni, że wszyscy naokoło Obamy i Bin Ladena, można powiedzieć, zaczynając od najwyższych poziomów FBI i CIA, wszyscy ci urzędnicy, no to oni byli zaangażowani w tym, żeby wywalić, żeby wykoleić Trumpa, żeby zniszczyć jego prezydenturę, żeby go wygonić z Białego Domu, pomimo że 60 milionów na niego głosowało. Wszystko to było szyte grubymi nićmi i wszyscy o tym wiedzieli. No to była taka ustawka. No, to stalinowskie fabrykowanie. To, co się stało w 2016 roku w czasie wyborów i przez 2 lata jego administracji, to był horror, to było po prostu coś nie do uwierzenia. Jak się tak popatrzy teraz z perspektywy, no i większość ludzi wiedziało to w tym czasie, no ale lewacy, nawet Polacy po prostu powtarzali tego rodzaju brednie socjalistyczne, że to jest nie do uwierzenia. No i tutaj widać właśnie te dwa standardy. Jeden standard, powiedzmy, dla republikanina, konserwatysty Trumpa i wszystko inne, co jest robione dla socjalistów, demokratów. To, co Clintonowa robiła ze swoim komputerem w piwnicy, to woła o pomstę do nieba. No i Barr, prokurator generalny, powiedział dosyć jasno, że nie jest zainteresowany w polityce oko za oko, tak? No bo to jest jednak taka sytuacja, kiedy jest oko za oko, kiedy jedna administracja ściga drugą administrację. Nie będzie używana dla takiej partyzantki. No, ale to jedyne, co to znaczy, że po prostu tak jak w Europie mówili, że król nie ścina głowy królowi, no to teraz właśnie też wygląda na to, że administracja Trumpa mówi, że nie będzie ścinała głowy Obamie czy Bidenowi. No ale jednak wszystkie te sprawy kryminalne, wszystkie te przestępstwa, które były popełnione przez administrację Obamy w FBI czy w CIA, no to oni jednak będą ścigani, będą przypuszczalnie, no będą oskarżeni, będą sprawy, no i najprawdopodobniej będą skazani za to, co robią. No ale co w związku z tymi ludźmi, którzy dawali rozkazy, tak? Którzy dawali w Norymberdze po prostu powiesili tych, którzy dawali rozkazy. Co z jakimś prawem? Co z tym, że jednak prawo powinno być wymagane dla wszystkich? No a jeżeli ci, co się bronią, będą mówili, że wykonywali tylko rozkazy, no czyli takie klasyczne powiedzmy pokazywanie na górę, a na górze króla nikt nie zetnie mu głowy. No i interesujące jest również to, że Barr powiedział, że nie każde nadużycie władzy, niezależnie od tego, jak hańbiące, nie zawsze jest
przestępstwem kryminalnym. No, czyli tylko wygląda na to, że czasami nie jest przestępstwem kryminalnym, no ale 8 lat komunisty Obamy to jest makabra. Jeżeli Clintonowa by doszła do władzy, no to już kompletnie by nie było Ameryki. No z drugiej strony teraz w 2020 roku, jeżeli Amerykanie się nie obudzą, jeżeli nie będzie tego wśród Murzynów przejścia po prostu na stronę bardziej. No, jeżeli Murzyni nie uciekną z tej plantacji niewolników, no bo demokraci to ich zniewolili. Demokraci ich zniewolili. Bin Laden ostatnio, biały Bin Laden, który 50 lat już jest w polityce, zapomina, to jest prawie 80-letni dziadek. To już gorzej niż Breżniew był. On ostatnio to powiedział, że do Murzynów powiedział, że jeżeli nie głosujesz na mnie, to nie jesteś godny nazywać się czarnym, no bo tutaj nie mówią Murzyni, tylko mówią czarni. No na białych tam nie za bardzo mówią białych. Znaczy, często mówią białych, a na Murzynów to niby ma być obraźliwe. No ale Biden właśnie w ten sposób, on myśli, że ma czarnych w kieszeni. No ale pośrednio ma. Tyle tylko, że przez 50 lat no to demokraci nic im nie pomogli. 80% dzieci murzyńskich nie zna ojca, ci ludzie są na zasiłkach, są powiedzmy na, dostają te jedzenie, dostają jakąś opiekę, no i to jest jak się kupuje głosy i to nie jest dobre, to jest hańbiące dla całej Ameryki, no a szczególnie dla tych ludzi, którzy po prostu tak samo są ambitni, chcieliby pracować, zarabiać, no ale zostali wciągnięci w te macki tego socjalizmu demokratów, no że oni już tak automatycznie głosują, no ale oczy im się otwierają, także Polaku, jeżeli tobie się jeszcze oczy nie otworzyły, a przyjechałeś z socjalistycznej Polski i zarejestrowałeś się jako demokrata, no to najwyższy czas przyjrzeć na oczy, najwyższy czas zmienić swoje zarejestrowanie w miejscu, gdzie głosujesz na republikanów, no albo na niezależnych, no ale nie głosuj na komunistów, nie głosuj na socjalistów, głosuj na konserwatyzm, Bóg, honor, ojczyzna, nie głosuj raczej na ateizm, na skrobanki, na konfiskację broni, no bo to do niczego nie prowadzi, to do niczego nie prowadziło i nigdy nie było dobre. Zdrowia! Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, też dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, dziękuję jeszcze bardziej. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.